wszyscy pamiętamy Ciebie jeszcze z czasów Top Model, ale od tamtego czasu dużo się zmieniło. Ostatnio czytałem taki artykuł o wszystkich Twoich metamorfozach. No i tam... Jezu, ile Ci to zajęło? Rok? No trochę krócej, no ale dziennikarze wynotowali między innymi, że sporo schudłaś, co w ogóle szacunek, bo ja, wiesz, próbuję i różnie bywa. No ale na przykład też wszyscy zastanawiają się, co z tymi operacjami plastycznymi. Były, nie były. Ale powiedz mi, bo mnie zastanawia, czy takie zmiany wizerunkowe pomagają w karierze, w medialnej karierze, a jeżeli tak, to w jakim stopniu? Znaczy tak, może, o Jezu, od czego zacząć? Pewnie chodzi też o sylwetkę, że schudła, przytyła, aczkolwiek teraz akurat schudłam, to jest wynikiem taka trochę skutek uboczny choroby, którą leczę i jestem na takiej restrykcyjnej diecie i przez to chudnę, też dużo trenuję, więc utrata wagi przy tym też jest jakby oczywista. Jeśli chodzi o operacje plastyczne, jest operacja plastyczna, do której się przyznałam już dawno temu, zmniejszanie biustu i jakby ja nie ukrywam takich zabiegów, bo myślę, że nie chcę też robić moich obserwatorów, wiesz, w konia, tak brzydko mówiąc, bo jeśli ktoś mówi, Karolina, powiększyłaś usta, ja bym się zapierała, że nie powiększyłam, abym powiększyła, no to troszeczkę nieładnie. Nie powiększyłam ust, nie zrobiłam sobie policzków, nie zmniejszyłam sobie noska, moja twarz wiem, że się zmienia i sama czasami patrzę w lustro i mówię, kurczę, ty, Gilonowa, ty coraz młodziej wyglądasz. I wiesz, sama się dziwię, znaczy nie dziwię się ludziom, którzy myślą, że mam zabiegi medycyny estetycznej. Ja bardzo dbam o cerę, z którą miałam ogromne problemy, ale jeśli chodzi o jakieś zabiegi, naciągania, przeciągania, jeszcze nie. Na szczęście geny, I got it from my mama. Aczkolwiek nie mówię operacjom i zabiegom estetycznym, nie. Bo nigdy nie wiem, co przyjdzie mi do głowy. To jest po pierwsze. Po drugie, ząb czasu, za jakiś czas, a wiadomo, że jestem prezenterką telewizyjną. Jeśli przestanie mi się coś w mojej twarzy podobać, to nie ukrywam, być może że będę nad tym pracowała medycyną estetyczną. Nie mówię nie widzę nic w tym złego. Po to jest, żebyśmy z tego korzystały. Jedyne, co zmieniam na razie, to non-stop kolor, długość włosów, tusze, raz tyję, raz chudnę i tyle. No i make-up też dużo zmienia, prawda? Ja mam takie triki, jak będziesz chciała, na powiększenie ust. Dzwoń do mnie, ja ci powiem, co zrobić.